Dzień dobry, bardzo witam Was serdecznie. Piątek rano, słuchajcie. Jakoś jasno się nam tu zrobiło. Piątek rano, zapraszam Was na weekendowy film. Słuchajcie, dzisiejszy film, w sumie trzydniowy film, będzie o tym, jak spędzić lato w Warszawie. Przyjeżdża moja mama i chcemy z nią tak fajnie, letnio spędzić czas, no bo ona ma urlop, więc stwierdziliśmy, że jej zorganizujemy taki kilkudniowy urlop. Zapraszam Was serdecznie na tego vloga. A teraz patrzcie na to. Maciu, wiesz, kto dzisiaj przyjedzie? Babka przyjedzie. Babka przyjedzie dzisiaj. Wiesz? Babka będzie. Cieszysz się? No przyjedzie do ciebie! Tak. Babka będzie, Myszek. Cieszysz się? O Jezu. Przyjedzie babka. No? Tak. No? Naprawdę. Dajcie mi ją już. Tylko bądź cierpliwy, jeszcze jakieś 7 godzin, ale będzie. Chcesz już się? Zaraz będzie biegał, szukał. Przyjedzie babka, tak. No? Już się nie da dotknąć. Tak, cieszysz się, Myszek? Przyjedzie babka do ciebie. Mój kochany. Aha. Już teraz... Za 7 godzin. Musisz teraz przestać jęczeć, ale czy jedzie do ciebie? Czy jedzie? Czy jedzie? No. Czy jedzie? Są emocje. Cieszymy się, że się cieszysz. To była niespodzianka dla ciebie. Aniuś, a teraz siad. Łapka. Tak. Masz dwie. Druga. Druga. Oj, to już są emocje teraz. Piątka. 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 Druga. Dobrze. No to. Oj, teraz jest rozedrgany. Leżeć. Tutaj słuchajcie, mamy, nie wiem czy pamiętacie, bober. Jeszcze trochę można go zidentyfikować. A tutaj mamy liskę, który już nie ma łapek, ale nadal ma temperament. No. Zapraszamy na vloga z weekendu. Dwa dni jadłam wytrawne śniadania i powiem Wam, że mam taką ochotę na moją ukochaną owsiankę, więc tutaj już mam płatki owsiane, zaleję wodą, ugotuję. Później dodam do tego rozciapcianego banana, trochę białka i kakao. No i co? I później jeszcze jakieś owoce do tego. A, i mamy masło orzechowe. No zobaczcie typa. Ty jesteś upierdem. W każdym filmie tak się będziesz zachowywał, jak ja będę coś gotować? No przecież to się tak w ogóle nie powinno robić. I mamy jeszcze masło orzechowe, pokażę Wam, jakie wczoraj kupiliśmy. Wczoraj właśnie na takiej wyspie, w centrum handlowym, na takiej wyspie z odżywkami kupiliśmy masło orzechowe. Tutaj jest napisane naturalny krem orzechowy, tu jest 100% orzechów i to jest tak. Bez konserwantów, bez dodatku cukru, bez dodatku soli, bez oleju palmowego, 950 gramów. I wiecie co, ja polecam Wam kupować masła orzechowe właśnie na takich stoiskach, bo te inne w Lidlu, Gołąb czy takie inne, one są mniejsze i finalnie to wychodzi dużo drożej. Ja za to masło zapłaciłam 34,99 za prawie kilogram masła, więc i one są zresztą, mam wrażenie, lepszej jakości, więc ja Wam polecam. Tutaj akurat mam strefę smaku, no, ale taki słój masła wystarczy na jakiś czas i w ogóle słuchajcie, mam takiego dla niektórych przejrzałego, Krzysiek na przykład nie przepada. Kocham takie dojrzałe banany, one mają po prostu smak słońca, uwielbiam, dla mnie są najlepsze. Kto lubi takie dojrzałe banany? Ręka w górę. Ojejuniu, zobaczcie, jakie piękności! Uwielbiam, jak masło orzechowe jest takie płynne. Także tak około łyżeczki sobie postaram się tutaj dać. I ja daję do takiej, wiecie, owsianki, żeby to jeszcze rozmieszać. Nie polewam, bo jakoś podoba mi się taki, wiecie, orzechowy posmak delikatny w środku. Także teraz wszystko rozmieszam. O! Boże, jak to wygląda. Uwielbiam! Maliny się skończyły, to czas na borówki, proszę bardzo, pięknie to wygląda, już próbowałam, jest przepyszne, także ja lecę jeść. Jeśli ktoś z Was coś je, to życzę Wam smacznego. Jesteście team owsianki, śniadania na słodko, czy raczej śniadania wytrawne? I dajcie znać, czy w ogóle lubicie owsianki, bo wiem, że niektórzy się boją owsianek.
Niesamowitym jest to, że jak poznawałam się z Krzyśkiem, on nie jadał w ogóle owsianek, słuchajcie, i musiałam robić takie naprawdę wypasione, żeby go w ogóle przekonać. I później jak przeliczyliśmy, to jedna taka owsianka miała ponad 500 kalorii. Ale się przekonał i generalnie teraz sam robi już takie niewymyślne, więc smacznego! Witam się z Wami już na spokojnie. Słuchajcie, mam mokrą głowę. Zdążyłam sobie zrobić paznokcie. Czasem przychodzi w życiu kobiety taki czas, czasem, że decyduje się na jakiś kolor i w trakcie się zastanawia, o co mi chodziło. To ja mam tak teraz. Słuchajcie, przyszłam zrobić delikatny make-up, bo później nie będzie czasu. Mama jest już w drodze. Ja już zrobiłam wszystko, co mam zrobić. Jeszcze chcę, znowu będzie makijaż na ślepo, jeszcze chcę trochę ogarnąć w mieszkaniu. Co prawda mamy ogarnięte, natomiast wiecie, jakąś tam ścierkę wymienić, bo Krzysiek robił sobie owsiankę z kakao, więc kakao jest wszędzie. No i takie, takie. Przyszłam do Was pogadać o jednym temacie. W zasadzie pewnie i tak się skończę na kilku, ale chciałam Wam o czymś opowiedzieć, bo ten, kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie. Ten, kto mnie nie obserwuje, to tego serdecznie zapraszam. Login myegg1, bo normalny meg był zajęty. Słuchajcie, ja tam pojawiam się regularnie i pojawiam się bardziej na bieżąco. I słuchajcie, co tydzień w soboty wrzucam pytania i odpowiedzi. I jakby wiecie, zadajecie mi pytania naprawdę przeróżnej maści, jakie sobie tam tylko życzycie, ja staram się na większość odpowiedzieć. I kilka razy już w tych pytaniach i odpowiedziach pojawiło się pytanie, czy będzie vlogmas. Ja wiem, że Wam się wydaje, że w sensie temu, kto nie zadał tego pytania, że o Jezu, po co pytać teraz o vlogmas, jak jest lato. A ja nie ukrywam, słuchajcie, że ja na przykład intensywnie o tym już myślę i ja wiem, czy vlogmas będzie, czy nie. I to mówiłam Wam też, wydaje mi się, że Wam mówiłam to już jakiś czas temu, że sorry, ale nie mogę się z tymi włosami ogarnąć, a jeszcze nic nie widzę i one mi ciągle lecą, więc powinnam swoją nową opaskę ogarnąć, ale po co? Ja na 95% mówię Wam, że vlogmasa w tym roku takiego dzień po dniu nie będzie, nie ma szans na to, dlatego że ja chcę się po pierwsze tym grudniem nacieszyć, po drugie wiecie, ja wróciłam do biura, jestem dwa razy w tygodniu w biurze, no plus mam życie swoje, więc szczerze mówiąc to wolałabym iść na jakość niż na ilość, bo tych vlogmasów w grudniu pojawia się od cholery. Prawie każdy twórca nagrywa vlogmas i Wy macie co oglądać. I też ja nie chciałabym, żeby to było tak, że wiecie, że ja nagrywam, spinam się, bo dla mnie to jest ogromne przedsięwzięcie, wiecie, nagle wygospodarować 2-3 godziny z życia. To się tak tylko wydaje. I nie chciałabym właśnie takiej sytuacji, że ja się zażynam, wiecie o co mi chodzi, po prostu, że się spinam z tym, a to ma słabe wyświetlenia, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że w grudniu bardzo dużo twórców nagrywa, że Wy chętniej oglądacie inne vlogmasy, albo po prostu, że nie macie czasu skonsumować wszystkich tych vlogów, plus też macie swoje życie. I ja stwierdziłam, tak jak mówię, no na 95% wiecie, nigdy nie mów nigdy i tak dalej, bo może coś mi odwali, nagle stwierdzę, że będę nagrywać 2 filmy dziennie, nie? Ale tak na 95% u mnie codziennych vlogów, vlogmasów w grudniu nie będzie. I będę bardziej nagrywać takie, wiecie, albo daily vlogi, oczywiście z zabarwieniem grudniowym, bo wiecie, że ja święta kocham i będzie u mnie świątecznie na pewno. Albo po prostu takie zlepki z kilku dni, z tego co uda mi się nagrać. Bo wiecie, no też nie zawsze codziennie dzieje się coś świątecznego, bo jest grudzień. No nie no, toczy się normalne życie. Chociaż ja i tak sobie staram się, wiecie, życie ubarwiać w grudniu. Ale no na 95% tego vlogmasa, takiego klasycznego dzień po dniu nie będzie. To jest jedna informacja. I druga informacja, że na 100% nie robimy sobie z Krzyśkiem kalendarzy adwentowych. Dlatego, że wiecie co? Ja nie chcę.
Nie chcę, dlatego że to jest takie na siłę, szukanie 24 prezentów. Oczywiście bardzo fajnie jest sobie robić te prezenty i fajnie jest to otwierać, fajnie jest wpadać na jakieś pomysły i te rebusy z karteczkami. Mi się to bardzo podoba, ale wiecie co, za tę cenę, którą ja wydam na jakieś takie pierdoły, ja po prostu wolę Krzyśkowi kupić porządny prezent, czy wolę spożytkować te pieniądze na jakiś wyjazd. Też z nim o tym rozmawiałam. Wiecie, no ile razy... W sensie, ile kalendarzy w życiu możecie wykombinować, żeby to się nie powtarzało. I to się zaczyna robić takie odtwórcze, trochę na siłę, a ja jak coś jest robione na siłę, to ja... No nie, ja po prostu absolutnie nie chcę czegoś takiego. Co do kalendarza, na pewno będą kalendarze dla dzieciaków, bo... Ja bardzo się cieszyłam, jak one się cieszyły, więc na pewno będą kalendarze dla zwierzaków. Kalendarz z Bodzia też na 95% będzie. Nie wiem, czy kupi mi go Krzysiek, czy kupię go sobie sama. I też raczej ta średnia wersja, bo ta mała to jest w ogóle dla mnie niewarta zachodu. Ale wydaje mi się, że właśnie jakaś średnia wersja z Bodzia się pojawi, bo mi się ten kalendarz podoba. Jeśli chodzi o jakieś takie kosmetyczne, to ja nie chciałabym żadnego innego. Zresztą mówiłam wam to. I uważam, że ten kalendarz jest spoko. Miga mi bateria, zaraz do was wracam. Dobra, jestem, już chyba wszystko widać. Tu w rogu macie kwiatusia. A druga sprawa, słuchajcie, jest taka, że jakiś czas temu wrzuciłam na Instagram, i tutaj też chcę wam o tym powiedzieć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma Instagram. Jakiś czas temu wrzuciłam na Instagram pytania do mnie i do Krzyśka, bo chcemy nagrać taki film, nie wiem, myślę, że 2,5 roku temu prawie, nie no, 1,5 roku temu ponad, pojawił się taki film i bardzo wam się on spodobał. Od tego czasu no trochę was przybyło i pomyślałam, że fajnie by było nagrać taką aktualizację i tam wrzuciłam okienko do zadawania pytań, ale słuchajcie, tak jak mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że Instagrama nie ma każdy i nie każdy mnie tam śledzi. Tutaj też możecie zadawać nam pytania, wpiszcie pytanie do Meg i KD3 czy coś w tym stylu, żebym ja po prostu wiedziała, że to będzie do oddzielnego filmu. Jeśli macie ochotę zadać nam jakieś pytanie, to śmiało zostawiajcie je tutaj w komentarzach i my za jakiś czas, nie chcę sobie narzucać ram czasowych, dlatego że chcemy to po prostu zrobić na chillu, z dobrym nastrojem, a nie takie, o dobra, musimy nagrywać, więc za jakiś czas taki film dedykowany tylko tym pytaniom i odpowiedziom się pojawi, więc jeśli chcecie, macie do nas jakieś pytania, to zapraszam serdecznie. Na Instagramie już widziałam, nazbierało się naprawdę kilka fajnych, ciekawych pytań, więc jeśli macie jakieś jeszcze, to proszę śmiało tutaj pytajcie. Także dobra, mój makijaż jest skończony. Ja idę sobie zrobić jeszcze jedną kawę, bo tak jak mówiłam, jeszcze chcę trochę w domu ogarnąć. No wiecie, jak to jest, jak ktoś przychodzi czy przyjeżdża, jednak się chce to mieszkanie dopieścić i nie ukrywam, że w tej sypialni zamknęłam okno, a dzisiaj jest 31 czy 32 stopnie są, tak mi się wydaje, i zaczyna się już po prostu robić duszno, więc nie ma sensu tutaj siedzieć, idę do salonu, bo tam jest klima. Także jedziemy dalej z tym vlogiem. Słuchajcie, przyszło moje zamówienie z Laurelli, otworzymy je sobie w następnym filmie. Tak? Ale już wam daję znać, że będą sukieneczki. Mama kupiła mi skrzynkę pomidorów i ja będę z nich robić wszystko. A teraz będziemy robić krem z cukinii. Syrop mogę odstawić, spoko jest, ja wam nadal go polecam. Będę robić krem, zupa krem z cukinii z Thermomixa. Ja kiedyś ją jadłam i ponoć, znaczy wtedy mi smakował, nie pamiętam, ale będę robić, jak widzicie, mam piękne cukinie. Myślę, że zrobię z podwójnej porcji od razu. Moja zupa wygląda tak, tu bałagan, a tu Krzysiek robi brownie i to takie, wiecie, my się poznaliśmy i dzięki temu chciałam z nim być, bo chciałam jeszcze kawałek tego ciasta kiedykolwiek. Ciasta, po prostu whisky, który był w środku. Pomidor. Słuchajcie, dostałam od mamy nowego krzaka, to
tu jest kiciuś. Zobaczcie ile... To są pomidorki koktajlowe. Zobaczcie ile jest tych pomidorków. To jest jakiś hit. Zobaczcie na to. Wow. To jest dla mnie coś niesamowitego. Ale będę mieć dużo pomidorków. Mega. Ogromny jest ten krzak. A ty kilka lat tam nie siedziałaś i teraz będziesz tam siedziała, tak? Z widokiem na pomidorka. Dobry, bardzo miało być śniadanie na mieście, niestety jest deszcz, więc ja słuchajcie, jestem baristką domową, robię kawę, mamy, poczekajcie, Krzyśka brownie i siadamy na balkonie z dźwiękami deszczu. Tak, a miało być śniadanko na mieście. Patrzcie na to, z Krzysztofem ci się piecze. Kiedy ja robię bułeczki bao, proszę bardzo, co ekipa ogląda. Kojarzę chyba tę dziewczynę. O tę kojarzę, łaciatą. Słuchajcie, coś, co idealnie odzwierciedla smak Aperola. Wiecie, że ja bym hały wam nie polecała. Syrop Monini Orange Spritz i jakiekolwiek prosecco, tudzież szampan. Krzysiek doleje i ja chcę, żeby zrobił test na żywo, bo mi bardzo zależało, ja próbowałam tego na baby shower i mi bardzo zależało, żeby on tego spróbował, bo jestem ciekawa. Ja byłam w szoku. No dobra, próbujemy bez lodu, ciepłe, ale... No powinno być schłodzone, zaraz jeszcze lodu dodamy. No, dla mnie nie. Nie? Do Aperola nie. Naprawdę? Pokaż. Może źle, wiesz. Trochę proporcje tego chyba trochę więcej. Tego więcej? Tak mi się wydaje, no. Przepraszam, że ci głowę obcięłam, ale tego więcej i ja naprawdę bardzo rekomenduję. No ale to wiecie, są gusta. Dopóki nie spróbujecie, to się nie dowiecie. Ale no już. No to zrobię błędu. Tak, ale dla mnie naprawdę super sprawa. W ogóle zobaczcie na ten kolor. Ja już powiedziałam, że gdybym nie wiedziała, że to nie ma alkoholu, to mi by się język zaczął plątać. Także zdrówko. Cześć. Smacznego. Dzień dobry, bardzo witam was w niedzielę. Jak już dzisiaj mama jedzie, to jest przepiękna pogoda. Słuchajcie, właśnie wróciłam ze spaceru z Maniutkiem. Tak mi się chciało na ten spacer z nim iść, że poszłam w kociach, słuchajcie. Bo się tak spieszyłam. Także zapraszam was na ostatni dzień tego vloga, zlepek. Później sobie trochę pogadamy, bo sami widzicie, że nie ma kiedy. Ja dzisiaj na śniadanie postanowiłam zrobić gofry, takie nie fit, jak zawsze robię, tylko takie z Thermomixa, takie te... przepis nazywa się gofry chyba tradycyjne z gruszką. W sensie on tam robi mus gruszkowy, ja sobie ten mus daruję, ale słuchajcie, te gofry... Już się obśliniłam, robimy. Staying at home
Turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. And whisper your words like secrets written in an old moleskin. And look up above, sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Wszystko co dobre szybko się kończy, niestety mama już, słuchajcie, pojechała. Fajnie było się spotkać. Co prawda pogoda nie dopisała, dlatego że w sobotę ja miałam nam, wiecie, wypełniony dzień planami po brzegi. Chciałam zabrać mamę do Bułkę przez Bibułkę, bo nigdy tam nie byłyśmy. Po prostu marzyło mi się śniadanie na mieście z nią właśnie. Niestety lał deszcz, stwierdziliśmy, że lepiej się, wiecie, zakopać pod kocami i spędzić taki czas w domu. No ale nic straconego, bo było przepyszne śniadanie. Później jak się trochę wypogodziło, stwierdziliśmy, że może pójdziemy na spacer. Ale Lejn nas pokonał, seriale nas pokonały. Obejrzeliśmy dwa seriale, niestety nie pamiętam nazw. Ale jak, Krzysztof? Tak. Ten pierwszy serial to jak się nazywał? Zachowaj spokój. Zachowaj spokój, to był spoko. A ten drugi? The Occupant. The Occupant. I był trochę mniej spoko, natomiast jak ktoś lubi psycholi w serialach, to polecam. Później filmu żadnego chyba nie było jeszcze, nie? A nie, były moje na YouTubie komentatorzy, miałam dwóch komentatorów, więc oglądaliśmy moje filmy na YouTubie. Zrobiłam bułeczki bao. Bo też chcieliśmy, wiecie, zawsze jak mama przyjeżdża, to sporządzamy sobie trochę wcześniej menu, bo chcemy pokazać jej jakieś potrawy, które na przykład ostatnio odkryliśmy i nam posmakowały, albo razem próbujemy nowych potraw, bo zawsze mama nas gości przepysznymi rzeczami i wiecie, chcieliśmy nie pozostać dłużni, więc trochę pogotowaliśmy. Krzysiek upiekł przepyszny chleb portugalski, to jest właśnie przepis Thermomixa, nazywa się chleb portugalski pao de coś tam. Tak, no dzisiaj rano na śniadanie były gofry. Cały czas, tak jak mówię, siedzieliśmy w sumie pod kocami, oglądaliśmy seriale, rozmawialiśmy i to był super czas. I myślałam, że przez to, że wiecie, nie robimy nic takiego aktywnego, straciłam paznokcia, że nie robimy nic takiego aktywnego, to ten czas jakoś będzie leciał wolniej, ale no nie. No nie, już mama pojechała i tyle. Jeszcze dzisiaj zrobiłam nam sok z jabłek, z malin, z jeżyn i z borówek. I też dałam mamie trochę, bo bardzo dużo mi go wyszło, bardzo soczyste jabłka miałam. I jaki jest plan dalej? Teraz usiądę na chwilę z sokiem, w ogóle zrobiło się bardzo ciepło, tylko wczoraj padał deszcz cały dzień. No i stwierdziliśmy, że może to był znak, że wiecie, żeby właśnie pochillować, posiedzieć, wrosnąć w kanapę i tak dalej. Jaki jest plan na teraz? Wypiję sok, pochilluję chwilę i lecę na balkon, bo właśnie na niego patrzę, bo na balkonie mam Armagedon. Mama pozabierała część suchych kwiatów, w tym na przykład hortensję od Agnieszki, która w zasadzie po Agnieszki wyjściu już zaczęła umierać i no nie zostało z niej nic, więc poobrywałam te gałęzie, bo mama sprawdziła, że te korzonki żyją, więc stwierdziła, że wsadzi w ziemię tą hortensję, może za rok będzie. Pozabierała takie doniczki z trawą, po prostu zabrała część doniczek, a ja suche kwiaty po prostu wywaliłam na balkon. No też się za to zabierałam, muszę tą truskawkę, która od początku miała jakiś problem z chęcią do życia, rozparcelować. Mama przywiozła mi takiego dużego pomidora koktajlowego, słuchajcie, i tam jest multum tych pomidorków małych, zaraz wam pokażę, zaraz zabiorę was w ogóle na balkon. No i jak już to wszystko zrobię, te wszystkie suche liście, bo pozbywam się tych suchych liści z mięty, z bazylii i tak dalej, powynoszę doniczki na drugi balkon, bo zostanie mi też trochę pustych doniczek, więc to co przeżyje zostanie na tym balkonie, no to później będę musiała pozamiatać, umyć ten stół, bo tam się niestety nakurzyło, tam często kot chodzi, więc wiecie, misja ogarnąć balkon, a później mam nadzieję, że zmywarka skończy właśnie wtedy zmywać, ogarnąć kuchnię, bo przy takim gotowaniu, jak my gotowaliśmy, a w ogóle zapomniałam powiedzieć, że Krzysiek zrobił też brownie. Chyba wam tam mówiłam, ale jakby wiecie, nie było czasu za bardzo na nagrywki, więc były przebitki. Krzysiek zrobił brownie i to słuchajcie, jest takie
sentymentalne brownie, dlatego że on przyniósł mi to brownie na pierwsze spotkanie. Ja tak wtedy myślałam, jasne, popisuje się, ciasto robi. I słuchajcie, przyniósł mi kawałek tego brownie. I wszystko by było spoko, tylko że on dodał do tego brownie, to był jego autorski wymysł, dodał whisky cynamonową. I to brownie, słuchajcie, smakuje jak trufla. Ono to jest najlepsze brownie, jakie może być. Jeśli mi nie wierzycie, zróbcie sobie klasyczne brownie, jakie robicie. On bierze przepis z kwestii smaku plus dolewa whisky pod koniec. I jest naprawdę przepyszne. I właśnie... jak nigdzie nie wyjeżdżamy w rocznicę, albo jak byliśmy wtedy w tym domku w górach, że mogliśmy po prostu je przewieźć, to właśnie to brownie było i stwierdziliśmy, że no na tamtą rocznicę nie było brownie, bo nie było nas w domu, więc zrobimy teraz, że moja mama kocha ciasta czekoladowe, wszystko co z czekoladą, z kakao, to stwierdziliśmy, że to fajny pomysł, więc było brownie. Więc jesteśmy, słuchajcie, tak objedzeni, ale w łazience, w kuchni jest taki bałagan, wiecie, od tego gotowania, te bułeczki bao, przecież mąka wszędzie, bo to wszystko trzeba wałkować, więc w kuchni jest taki bałagan, że ja stwierdziłam, że niedzielne popołudnie spędzę na sprzątaniu kuchni, bo denerwuje mnie to, że niedawno było czysto, już nie jest, a chcę jednak nowy tydzień zacząć z takim trochę większym porządkiem niż jest teraz. Także teraz chwila chillu, włączę klimę. Słuchajcie, jest naprawdę tak gorąco, jeszcze jestem w czarnym, oczywiście słońce do tego ciągnie. Włączę na chwilę klimę, posiedzę, zobaczę co tam na YouTubach słychać, bo średnio byłam aktywna na wszystkich swoich social mediach. I lecimy na balkon, także zdrówko soczkiem i ogarniamy. Na klip gęsty na górze, jaki kwaśny. A dobry, idę to rozmieszać. No dobrze, słuchajcie, bardzo długo mi z tym zeszło, ale cieszę się już po, już mój balkon nie przypomina cmentarza, także tak, tu mamy jednego pomidora, który się podlewa od klimy, tu mamy dwa takie duże pomidory, tu jest czarny czy jakiś, tu już jest jeden, niedługo będzie gotowy, a to ten mój nowy pomidorek koktajlowy, zobaczcie jaki on jest duży, proszę, 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 jeszcze nie koniec, teraz. Tutaj jest bułki, leżanka, do której czasami wskakuje, tu taki mały pomidorek. No i tu nareszcie jest czysto. Tam śpi panicz, więc nie będę mu przeszkadzać. Tyk. A tutaj z kolei moje epipremnum, którego uszczypnęłam dwa listki. I zobaczcie, co się dzieje. Postanowiłam już je wsadzić w doniczkę. Co prawda jest takim brzydkim patyczkiem, ale mi to nie przeszkadza, bo ja chcę, żeby ono po prostu się pięło, bo mam fajny pomysł w głowie, ale potrzebuję do tego większego epipremnum. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o dalsze ogarnianie, to mam w planie kuchnię, tylko czekam aż zmywarka pozmywa, bo tu jest nadal dużo rzeczy jeszcze do włożenia. Zaraz będę składać, wiecie, a to wyciskarkę, a to gofrownicę, tam ręcznie kieliszki do umycia. No tutaj się dzieje dużo na tych latach. Torebka, umyty Thermomix na szczęście. Mam takie pomidory od mamy i naprawdę mam w planie zjeść jak najwięcej takich, wiecie, żywych, nieprzetworzonych. Tutaj jeszcze jedna cukinia. No i jak widzicie, tu jest wszędzie dużo okruchów. Tu jeszcze jeden goferek został. Zobaczcie, tu jest wszędzie dużo okruchów. Tu mam jeszcze jeden kawałek kruchego ciasta do kawy. Planuję zdjąć wszystko z blatów, złożyć wyciskarkę. Planuję zdjąć wszystko z blatów i wiecie, przemyć blaty, żeby były świeże na nowy tydzień. Natomiast blokuje mnie ta zmywarka, więc chyba sobie na razie zrobię przerwę, a później będę działać. Chociaż w sumie wyciskarkę mogę poskładać, więc tyle dobrego.
Słuchajcie, mam dzisiaj bardzo glam obiad, ale jest to chleb, który zrobił Krzysiek, jest przepyszny. Wędlina mojej mamy, która jest w ogóle super pomysłem, bo słuchajcie, to jest posiekane mięso zawinięte w folię i ugotowane na parze z musztardą. I pomidorki! Dużo pomidorków! Trochę poleniuchowałam. Czas na obowiązki, także tak upływa mi dzisiejsze popołudnie i w sumie wieczór. Te kwiaty są cudowne i mega poprawiają mi nastrój, jak na nie patrzę. No dobra, że tak powiem, dorosłe życie trochę ogarnięte. Słuchajcie, nie wiem, gdzie mi minął ten weekend. Jest mi smutno, bo jutro znowu jadę do biura. Zaraz muszę sobie zrobić jakieś posiłki. A co ty tutaj dogi leży? Zaraz muszę sobie zrobić jakieś posiłki do pracy, może jakiś ten deser jednoporcjowy. Zobaczę, zastanowię się, ale najpierw, zanim zabiorę się za jakieś obowiązki, słuchajcie, stwierdziłam, że idę pod prysznic, idę do wanny, robię sobie spa, robię sobie peeling, maseczkę i takie, takie. Więc pożegnam się z Wami już na dzisiaj. Nie wiem, ile materiału udało mi się nagrać, ale chciałam mieć po prostu tutaj takie zlepki na pamiątkę. Dajcie mi kciuka w górę. Ku motywacji, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że... Co Ty się tak kopiesz? Robert! Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że cieszycie się jeszcze latem, że spędzacie miłe chwile i że mój film jakkolwiek umilił Wam czas. Także kciuk w górę i widzimy się w następnym filmie. Pa!